Dzień dobry, witajcie. W czwartą niedzielę Adwentu posłuchajcie tekstu, który będzie podstawą kazań w naszym kościele w dniu dzisiejszym. A są to słowa z pierwszej księgi Mojżeszowej, 8 rozdziału, wersety od 1 do 12. Potem wspomniał Bóg na Noego i na wszystkie zwierzęta i na wszystko bydło, które było z nim w arce i sprawił, że powiał wiatr po ziemi i wody zaczęły opadać. Zamknęły się źródła otchłani i upusty nieba i ustał deszcz z nieba. Zwolna ustępowały wody z ziemi i wody zaczęły opadać po upływie 150 dni. I osiadła arka w 7 miesiącu 17 dnia tego miesiąca na górach Ararat. A wody nadal opadały aż do 10 miesiąca. I w miesiącu 10 pierwszego dnia tego miesiąca ukazały się szczyty gór. Po 40 dniach otworzył Noe okno, które uczynił, i wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi. Potem wypuścił gołębica, aby zobaczyć, czy opadły wody z powierzchni ziemi. Ale gołębica nie znalazła niczego, gdzie by mogła osiąść i wróciła do niego do arki, bo wody były na powierzchni całej ziemi. I wyciągnął rękę i pochwycił ją i wniósł ją do siebie do arki. Poczekawszy jeszcze następne 7 dni, znów wypuścił gołębicę z arki. Gołębica wróciła do niego, a pod wieczór trzymając w dziobie zerwany świeży liść drzewa oliwnego. I poznał Noe, że wody na ziemi opadły, i poczekał jeszcze następnych 7 dni i wypuścił gołębicę, ale ona już nie wróciła do niego. No, na pewno wszyscy zarówno historię potopu, jak i Noego doskonale znamy. Natomiast chciałbym przytoczyć kilka faktów z życia naszego bohatera, które powiem, jak się je uzmysłowi i policzy, to dają sporo do myślenia, zwłaszcza w kontekście znoszenia trudów codzienności. Pierwsza wzmianka o Noem w Starym Testamencie mówi, że miał 500 lat. Natomiast kiedy wchodził do arki, tuż przed potopem miał tych lat 600. Łatwo to policzyć, że budował arkę 100 lat. Był w niej około 360 dni. Ale wyobraźcie sobie 100 lat śmiechów, przytyków, docinków. Tych ludzi, którzy na to wszystko patrzyli, którzy wyśmiewali, mówili mu, no po co, jaki jest powód tego, że on taką arkę buduje, no i wiecie, no i to wszystko, co tam się gdzieś tam między tymi ludźmi kotłowało. No na pewno nie było to przyjemne. Jak pomyślimy, że to trwało 100 lat, no to umówmy się szczerze, no lekko Noe nie miał. Natomiast nie wiem jak wy, ale ja się nasłuchałem sporo takich komentarzy dotyczących na przykład dzieci i rodziców, którzy nie do końca wiedzą, czy dzieci posyłać na religię inne niż ta ogólnie obowiązująca w naszym kraju, bo mówią, że no po co mają się narażać na śmieszność, po co mają być inne, no przecież to nie warto. Dlatego niech idą tam, gdzie idą wszystkie dzieci i będzie wszystko w porządku. No, powiem szczerze, no nie chciałbym tego komentować. No, sami odpowiecie sobie w kontekście jakby tego, co musiał przeżywać Noe. Noe w arce pływa 370 dni. Od początku nie wiedział i nie miał pewności, co będzie dalej. I powiem wam, że ciężko nie odczuć tutaj analogii do naszej dzisiejszej sytuacji. Nagrywam ten materiał w czwartek przed niedzielą i dosłownie jakąś chyba godzinkę temu dowiedziałem się, że od 28 grudnia czeka nas kolejna narodowa kwarantanna. Nie chcę patrzeć na historię Noego na zasadzie takiej, że miał gorzej, tak? Natomiast chciałbym na podstawie tej historii spojrzeć na całą tą, na wszystko to, co się dzieje, że jednak nawet te najtrudniejsze rzeczy kiedyś się skończą. Że wszystko ma swój kres. Obietnica, która miała się spełnić, faktycznie się spełniła. Deszcz, który miał spaść, spadł, ale też i przestał padać. A w końcu też doszło do tego, że Bóg pojednał się z człowiekiem. Pomimo tego, że no, przez pewien czas miał z nim napięku. Ale jest jeden warunek. Trzeba być wytrwałym, myślę też czujnym. Historia o Noem to historia o człowieku, o wierze, strachu, na pewno ciężkiej pracy, znoszenia ciętych i ostrych ludzkich języków, o wytrwałości, nadziei, odpowiedzialności i w końcu to historia pojednania Boga z człowiekiem. Myślę, że historia o Noem właśnie jest historią bardzo aktualną. Jest historią, która może jeszcze nas cały czas wiele nauczyć. I tak sobie myślę, że właśnie przed
kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, które będą inne niż wszystkie, chciałbym życzyć nam wszystkim, abyśmy mieli tą jedną świadomość, że nawet po najgorszej burzy przychodzi tęcza, przychodzi słońce, tylko że trzeba czekać i być wytrwałym. I tak sobie myślę, że w te święta warto życzyć nam właśnie tej wytrwałości, tej siły, którą no fajnie byłoby czerpać z takich typowych, tradycyjnych świąt. Natomiast myślę, że te święta z jakiegoś powodu są i generalnie z jakiejś historii powstały. I chciałbym, żebyśmy właśnie z tej historii jak najwięcej czerpali, z tego narodzonego dziecka, które przychodzi na ten świat, aby przynieść pokój, a ostatecznie, aby uratować każdego i każdą z nas. Tak więc wszystkiego, co najlepsze na te święta, dużo Bożego błogosławieństwa i niech Bóg wam błogosławi. Zostańcie z Bogiem. Amen.